Każdego lata zalew na Zakrzewie przyciąga wielu kubuczan, jak również mieszkańców okolicznych miejscowości. Można tu miło spędzić czas, popływać, poopalać się, odpocząć. Można również aktywnie powiosłować kajakiem czy łódką na rowerze wodnym. Ci, którzy chcą troszeczkę ciszy i kontemplacji, mogą oczywiście, jeśli mają kartę wędkarską, posiedzieć nad brzegiem i spróbować złapać jakąś złotą rybkę. Czas tutaj płynie na pewno bardzo miło i przyjemnie, jest naprawdę fajnie. Kilka lat temu cały ten obiekt został wyremontowany, również tutaj fundusze unijne były na to wydane, wygląda to dość fajnie. I tak naprawdę jego wygląd dzisiaj zależy w dużej mierze od nas samych, jak się tutaj zachowujemy, jak chcemy, aby to miejsce wyglądało i żeby nam jak najdłużej oczywiście służyło. Służby miejskie, jak widać, spełniają swoją rolę tutaj po tej stronie plaży, gdyż wygląda to wszystko dość fajnie, przyzwoicie i czysto. Także tutaj nikt nie spotka, przynajmniej z tego, co tutaj dzisiaj widzę, żadnych takich miejsc, na których można byłoby się wstydzić po prostu. Także zapraszamy oczywiście wszystkich na zalew na Zakrzewie. Odwiedzajcie to miejsce, dbajcie o nie, żeby było cały czas czyste i takie piękne, jakim jest. I cóż, jedyne co, to zapraszam do małej wycieczki dookoła zalewu. Zobaczymy różne miejsca, zobaczymy jak one wyglądają. Zobaczymy, czy jest wszędzie czysto, jak to wszystko wygląda. Zapraszam na obchód zalewu. Jesteśmy na południowym brzegu zalewu w Zakrzewie, tuż przy linii brzegowej, gdzie las prawie dochodzi do wody. Jest naprawdę tutaj bardzo fajnie, klimatycznie, urokliwe zakątki. Niemniej jednak one są tutaj najbardziej narażone na niestety tych, którzy myślę nie powinni tutaj w ogóle do lasu na ten nasz zalew przychodzić, gdyż powodują no niestety góry śmieci, butelek, różnych innych przedmiotów, które nie powinny się tutaj w ogóle znaleźć. Trudno powiedzieć, kto to robi, kto jest autorem tych niezbyt pięknych, nie wiem jak to nawet nazwać, miejsc, czy użyć innego słowa, ale myślę, że jeżeli ktokolwiek z tych, którzy to robią, wyrzucają, ogląda to, co teraz właśnie będziemy pokazywać i pokazujemy, mam nadzieję, że się zreflektuje i następnym razem pomyśli, zanim zrobi taki bałagan w tak ładnym miejscu. Dzień dobry. Dobry. Tak tylko zapytam, jak pan myśli, kto taki bałagan tam robi na tym naszym brzegu? Ja wiem, kto tam robi roboty. No powinni chodzić też i kontrolować. Ale ma pan na myśli ludzi z gminy, czy ze związku? Ze związku powinni też, no niby tam
wszędzie wiszą tu worki, tu wiszą worki, tu się wie, a tam i nikt nie daje. Nie, nie powinno tak być, powinno być czyste. No. No miejmy nadzieję, że takich miejsc będzie tutaj nad zalewem jak najmniej, albo najlepiej wcale. Oby tak się stało, oby się wszyscy zreflektowali. Nie wiem, mam nadzieję jeszcze porozmawiać tutaj z naszym miejscowym zarządem Związku Wędkarskiego. Myślę, że ci panowie, którzy tutaj bardzo często się znajdują, mają na to też wpływ, bo wydaje mi się, że są tutaj, widzą to, więc możliwe, że zwrócą większą uwagę na to, aby takich miejsc nie było, aby takich ludzi, którzy takie coś robią, w jakiś sposób piętnować i przywracać ich do porządku, bo tak jak powiedziałem wcześniej, chronimy tą naszą przyrodę, bo ją mamy jedną, a zawsze milej poleżeć w ładnym, czystym miejscu niż obok góry śmieci. Nad zalewą w Zakrzewie Maciej Zielonka dla kanału Zielonego. Dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnych programów. Do zobaczenia.